Tymczasem tramwaje mają oferty na tramwaj na Rakowieckiej i tramwaj pod Warszawą Zachodnią, ale w międzyczasie zamykają Gagarina, choć może przejazd jest, to korki też całkiem ładne. Tymczasem PKP zauważa problemy na Warszawie Gdańskiej i będzie kolejne przejście podziemne z peronem 5. I centralna magistrala kolejowa zwolni do 160 km na godzinę. O tym nie tylko. W kolejnym wydaniu Mniejszosty, wyjątkowo trochę później, w nocy z poniedziałku na wtorek z 24 na 25 lipca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy i głównie komunikacyjnych z całej Polski. Zaczynamy od tego, co jest najważniejsze w Warszawie, czyli oczywiście metro, a metro to awarie wind na stacjach metra. I tak, trochę tych wind niedziałających jest. Po pierwsze na stacji metra. Świętokrzyska, Ulrychów, Rytusz, Rceno, Bemowo, Stadion Narodowy, Brudno, Młociny i Stokłosy. To stacja metra, gdzie nie działa jedna winda, a na metro ma remont, jest aktualnie modernizacja. Tymczasem już tutaj mam informację o kolejnym temacie, o którym będę mówić, czyli planowane prace przy remoncie schodów ruchomych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli metro będzie w tym miejscu też pisać, jak będą jakieś ciągi schodów ruchomych nie działać, bo to było już taka piękna połączona zakładka niedziałające elementy w metrze. Przydałoby się, bo schody ruchome niedziałające też są dużym utrudnieniem. Natomiast co mogę Wam powiedzieć, to jest to, że poszczególne schody ruchome na stacji metra Centrum będą wyłączane krok po kroku. A mianowicie będzie to też się działo wakacje w głównej mierze w 4 transzach i będzie to tak robione, bo jeżeli ktoś z Was korzystał z metra Centrum, doskonale wiecie, że wyjście z kierunku Patelni ma tylko i wyłącznie schody ruchome i tam są po 3 ciągi na każdy peron. Co to oznacza? Oznacza to, że nie da się wszystkiego zamknąć naraz, bo nie będzie można wejść ani wyjść. Dlatego będzie to będą etapami. Jeden ciąg będzie wyłączany na dany okres czasu, a następnie będzie oddawany i wyłączony kolejny. I tak będzie to robione po kolei, ten cały remont. Będzie to robione od 24 lipca do 11 września w tych etapach i będzie dużo więcej schodów ruchomych również wymienionych, również na antresolę, czy po drugiej stronie stacji metra Centrum. Szczegóły i etapy nie są aż tak bardzo ważne. Ważne jest to, że się to będzie działo na czas wakacji i początek samego września. I dobrze, że to będzie robić teraz, a nie podczas przebudowy średnicy, jak było jeszcze niedawno to zapowiadane. Kolejna informacja to oczywiście metro dalej, ale już metro dla osób czytających. Biblioteka w metrze warszawskim pojawi się na stacji metra Kondratowicza. W punktach komercyjnych pojawi się w dwóch, połączy się w jedną całość. Aktualnie jest to przygotowane pod bibliotekę, następnie się przeniesie ze starej lokalizacji, gdzie się znajdowała, na ulicy Konatowicza 23, biblioteka numer 98 dla dzieci, dorosłych i młodzieży się właśnie tam przeniesie. Taka ciekawostka, prawdopodobnie planowane jest, żeby została dana do użytku w pierwszym kwartale 2024 roku. To jeszcze trochę poczekamy. No ale na pewno nie będę ukrywać, że biblioteka w metrze warszawskim to coś, czego jeszcze nie mamy. I według mnie to jest całkiem dobra lokalizacja, blisko ludzi. No i po pierwsze, nowa lokalizacja będzie dostępna dla wszystkich. Bo w starej dojście dla osób niepełnosprawnych było dosyć mocno ograniczone. Tymczasem metro nie tylko i wyłącznie robi nowości, ale również ma problemy. Po pierwsze z prądem. Wiemy, że prąd drożeje, a od nowego roku już nie będzie waloryzacji, którą aktualnie robi rząd i stawki pójdą kilkunastokrotnie. Jak to metro podkreśla, 50% najprawdopodobniej od samego nowego roku już pójdą stawki w górę. Dla metro to są kolosalne koszty i metro sobie nie poradzi, jeżeli rząd mimo wszystko ponownie nie obniży ceny. Miejmy nadzieję, że chociaż w tej sprawie, no, z zakazem fotografowania im się nie udało, ale chociaż w tym elemencie mogliby wykazać serce i po prostu
nie dopuści tego, żeby cały transport w Polsce, bo nie tylko i wyłącznie chodzi o metro warszawskie, ale o wszystki, cały transport szynowy, który się opiera na elektryczności, żeby po prostu mógł funkcjonować, bo to inaczej to wszystko po prostu upadnie. Idziemy dalej, czyli kolejne tramwaje. Przypominam, że tramwaje też działają na prąd, więc też będą miały problem. Natomiast tramwaje na razie budują dużo nowych inwestycji. Anopol, Wilanów, Gagarina, Kasprzaka, no dużo tego jest. Ważne jest to, że się buduje, a jak się buduje, to są utrudnienia. I właśnie w ten sposób Gagarina została zamknięta od weekendu, od 21 lipca zostało to zamknięte. I teraz sam wlot w ulicę Belwederską. No, co ja mogę powiedzieć? Jest taki na okrągło. Jest tylko wyłącznie możliwość skrętu w prawo, ale jedziemy tutaj na okrągło, tak samo w drugim kierunku. I nie będę ukrywać, że korki są całkiem duże. Wiem, bo dzisiaj nagrywałem tramwaj do Wilanowa, który będziecie mogli obejrzeć niedługo, w przeciągu najbliższych dwóch dni. Natomiast, no, korki i utrudnienia w tym miejscu są duże, bardzo duże. Nie dziwię się, że teraz to wszystko w tym miejscu stoi. Nie, żeby wcześniej nie stało, ale teraz to już wyjątkowo stoi. Ale spokojnie, jak coś przez Belwederską w tym miejscu, miejscu, gdzie wcześniej było całe skrzyżowanie, cały czas przejścia i przejazdy rowerowe, więc da się cały czas przejść przez to skrzyżowanie. Chodzi tutaj o to, że tutaj trzeba skończyć te prace przy nowym kolektorze, no i oczywiście rozpocząć pracę przy nowej jezdni w tym miejscu, więc pewnie to też się zbierze. Przypominam też, że w tym dokładnie miejscu, gdzie się tutaj to łączy, kończy się budowa tramwaju na Gagarina i zaczyna się budowa tramwaju do Wilanowa, bo samo lodowisko na tym odcinku jest budowane przez innego wykonawcę. Więc taka ciekawostka, choć prawdopodobnie ten odcinek na Gagarina będzie oddany wcześniej niż sam tramwaj do Wilanowa. Tymczasem Zamość miało mieć tramwaj, ale niestety mi się nie udało. No co ja poradzę? Termin ofert składania na studium właściwie, jakie tutaj miało być zrobione. Analiza wprowadzenia komunikacji tramwajowej miała zostać właśnie wykonana, no i się nie udało. Miasto miało mniej pieniędzy, a najtańsza oferta przekroczyła to dosyć dużo. 17 lipca minął czas na składanie ofert. Najtańsza oferta była na 79 tysięcy złotych, a budżet miasta był na to 50 tysięcy złotych. No co ja poradzę? No szkoda. Sam tramwaj miał jeździć pomiędzy najważniejszymi elementami miasta, dużym osiedlem, szpitalami, szkołą czy dużymi punktami usługowo-handlowymi. Niestety na razie nie wiemy na temat tego, czy będzie ponownie spisany ten przydatek. Od razu odpowiadam, nie ma co się dziwić, że tak długo zostało to wycenione, bo najdroższa oferta jest za... Wiecie, najtańsza jest za 79 tysięcy, najdroższa jest za ponad pół miliona, więc rozbieżność jest duża. Ale nie ma co się dziwić, że tak drogo to wychodzi, ponieważ oni to chcieli, żeby zrobić to całość mniej więcej w 2 miesiące. To jest naprawdę bardzo mało czasu, więc nic dziwnego, że to kosztuje całkiem dużo. Miejmy nadzieję mimo wszystko, że to jest nie ostatnie słowo Zamościa w sprawie tramwaju, bo nie będę ukrywać, że chętnie bym nawiał budowę tego tramwaju. Tymczasem lecimy dalej, bo tramwaje warszawskie skomasują przystanki na Jagiellońskiej. Co to oznacza? Oznacza to, że przystanki, które są aktualnie w lokalizacji, gdzie wcześniej były wejścia do FSO, czyli fabryki samochodów osobowych, muszą być zmienione w taki sposób, aby to po prostu było na miejscu, zgodnie z nowym terenem, który się zmienia. FSO żegnamy i machamy, teraz tam nowe tereny mieszkaniowe się budują, cały teren ma nowy plan zagospodarowania przestrzennego, więc również i tramwaje musimy zmienić. Oczywiście te tramwaje wykorzystają tą okazję, żeby zmniejszyć ilość przystanków. Dwa zmienią się w jeden, a najważniejsze jest to, że dzięki temu tramwaj będą jeździć szybciej. O minutę. Niedużo, ale biorąc pod uwagę, że ta minuta w każdym kursie się będzie przekładać na kolejne minuty. Najważniejsze jest to, że ta minuta się też przyda na całą trasę tramwają wzdłuż Modlińskiej, bo w ten sposób tramwaje będą w przyszłości jechać jak linia 509. No, czekając to niecierpliwie, tramwaj wzdłuż Modlińskiej ma być gotowy do końca tej dekady, więc miejmy nadzieję, że im się uda i w ten sposób całość to się połączy. Niestety z góry od razu odpowiadam, że ta przebudowa nie jest planowana na już, tylko jeszcze chwilę poczekamy. To znaczy przystanki się zmienią, lokalizacje się pozmieniają i tak dalej. Wiemy, że nie dało się tego zrobić wcześniej, natomiast sama przebudowa planowana jest dopiero na 2026 rok. Powinnam wam, mamy 23. W skrócie za dopiero 3 lata. Także jeszcze na spokojnie możecie się cieszyć wszystkimi przystankami na FSO. A, no i oczywiście nowe będą dostosowane do osób niepełnosprawnych, nie będzie przejść podziemnych, będą przejścia w poziomie szyn i w poziomie jezdni, czego aktualnie tam nie można powiedzieć i to by się faktycznie bardzo nam przydało. Lecimy dalej, czyli tramwaj na Rakowieckiej. Ma już oferty, choć żadna oferta nie jest w ramach
budżetu, który mają te tramwaje warszawskie. Trochę jest tych ofert, zostało otwartych, no i miejmy nadzieję. No i tak, trochę tych ofert jest, sama inwestycja to raptem 900 metrów, to jest połączenie Metropole Mokotowskie z całym węzłem czterototowym na ulicy Płaskiej, tramwajem do Wilanowa. Jest to bardzo ważna inwestycja i te tramwaje zaznaczają, że są w stanie dopłacić dodatkowe pieniądze. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Sama inwestycja będzie trwać 22 miesiące, czyli potrwa do drugiej połowy 2025 roku w najlepszym wypadku, jeżeli uda się to wszystko w tym momencie już zakończyć. Sama trasa, jak widzicie, nie jest jakaś rozległa. Dwa nowe przystanki de facto, znaczy dwa nowe przystanki, to tak wygląda w tym miejscu. Pięć nowych przystanków, bo jeszcze tutaj jeden będzie, tylko on nie jest po prostu w tym miejscu zaznaczony. No i co ważne, czekamy aż faktycznie zostanie ogłoszony, kto wygrał i jeżeli minął czas na zgłaszanie skarg, to wtedy faktycznie rozpocznie się budowa i będzie podpisana umowa. Miejmy nadzieję, że tutaj długość rozpocznie, podobnie jak z drugim tramwajem, czyli tramwajem do Warszawy Zachodniej. Właściwie pod Warszawą Zachodnią. No dobra, tu trochę jest to odjechane z wizualizacjami, bo sam tramwaj pod Zachodnią już powstaje, właściwie pustka technologiczna, a tu chodzi o to, żeby jakiś inny wykonawca budował sam tunel od Bitwy Warszawskiej. Znaczy, tam będzie kawałek nie w tunelu, później będzie odcinek w tunelu będzie mieć 500 metrów. Nowej trasy wybudowanej będzie się znajdować pod Parkiem Zachodnim. Park Zachodni nowy został tak wybudowany, aby nie mieć przestrzeni w tamtym miejscu, aby po prostu nie sadzić nowych drzew, gdzie będzie i tak wszystko rozkopane pod ziemią. No i nowy wykonawca będzie musiał zrobić tą trasę podziemną, czyli nowy tunel do tego, co teraz powstaje na Warszawie Zachodniej i całkowicie przygotować przystanki tramwajowe właśnie w tym miejscu, gdzie powstaje pustka technologiczna teraz na Warszawie Zachodniej. Co warto podkreślić, sama część Warszawy Zachodniej, która teraz jest wykonywana, zakończy się mniej więcej na koniec 2024 roku, a ta inwestycja rozpocznie się trochę wcześniej. Więc ciekawe, jak tam ci wykonawcy nawzajem się będą lubić. Bo jednak jedni i drudzy będą musieli pracować właściwie na dwóch różnych kontraktach w tym samym miejscu. Jeden będzie musiał czekać, żeby budować coś w drugiej części, którą... Od wiecie, co mi chodzi. Jeden wykonawca będzie musiał w tym samym czasie budować tunel tramwajowy, a drugi wykonawca już w tym samym czasie, kiedy on będzie pracować cały czas na tym samym placu budowy, będzie budować w tym, co on wybudował, nie wiem, miesiąc wcześniej, część podziemną przystanku tramwajowego. Nie wiem, jak to prawnie będzie to związane, bo to jednak są dwa tereny placu budowy i osobno to wygląda, ale brzmi to bardzo ciekawie logistycznie, jeżeli chodzi o całą część prawną. No, taka ciekawostka, sama oferta, że sama realizacja będzie trwała 26 miesięcy. Tu też wszystko jest ponad budżetem, ale też wiemy, że ten tramwaj musi powstać, więc środki jakieś dodatkowe, nie wiadomo skąd, ale znajdą się. Bardzo dobrze, bo ten tramwaj jest w tym miejscu bardzo potrzebny, tak samo jak pełna gwiazda na tym skrzyżowaniu z zespołem przystankowym Bitwy Warszawskiej 1920 roku, bo tam brakuje tych wszystkich rozjazdów, a jak powstanie to wszystko, to będzie łatwo, można prowadzić nowe objazdy, nowe trasy i tak dalej. Ta trasa jest bardzo w tym miejscu ważna, tak samo jak odcinek na Woli pod Warszawą Zachodnią, który jest tak odległy, że nawet dziś na konferencji wiceprezydent Warszawy o tym mówił, że no, kiedyś to będzie, ale kiedy to nie wiadomo. Lecimy dalej, czyli no tutaj transport publiczny przypomina nam, że Płocka już chwilę jest z nami, a cały czas nie ma na jednym przystanku wiaty, a na drugim nie ma słupka. No to tak właśnie wygląda. Jeden tak, drugi tak. Zostały co prawda poszerzone te przystanki, ale nie udało się tego wszystkiego ustawić. No zatem tutaj zaznaczę, że nie wszystko da się zrobić w ramach jednej inwestycji, że wszystko się nie da zrobić w tym całym czasie i tak dalej, i tak dalej. No, możemy to patrzeć na to, jak chcemy patrzeć. Ważne jest to, że pasażer cały czas nie ma wiaty przystankowej w jednym kierunku, druga wiata autobusowa cały czas nie została przestawiona na nowy przystank autobusowy. No i są tam problemy niestety. Choć niektóre linie autobusowe, te, które jadą faktycznie Płocką, mają bardzo wygodne przesiadki teraz z metra do autobusu i tam dużo osób z tego korzysta. Zwłaszcza na przykład jak się jedzie na Warszawę Zachodnią od ulicy Tunelowej. A propos Warszawy Zachodniej. Nowa Zachodnia powstaje, o Zachodniej chcecie dowiedzieć się więcej, to macie teraz link w opisie i w karcie. Ostatnio był o tym film na kanale, więc możecie sobie dokładnie zobaczyć cały nowy film, jak to wszystko wygląda pod ziemią, a najprawdopodobniej jutro będziecie mieli film o torowisku
zachodnim Warszawy Zachodniej. Tymczasem przypominam wam, że również w tym tygodniu zostało oddane, czy w poprzednim tygodniu zostało oddane do użytku wiadukt w Kobyłce i o tym mieliście 3 filmy, nawet jeszcze Szosa, więc w sumie 4 filmy, więc pewnie to już mogliście zaobserwować na moim kanale. Tymczasem lecimy z kolejnymi informacjami, czyli Warszawa Gdańska. Tak. No, chyba każda osoba, która korzystała z Warszawy Gdańskiej jako pasażer, doskonale zauważyła, że no, wszyscy idą do metra. I czemu ci wszyscy pasażerowie idą najkrótszą drogą? Tak, przejście podziemne i wejście do przejścia podziemnego, które jest małe, wąskie, do metra, jest bardzo oblegane i PKP długo myślało, długo patrzyło na to i w końcu jednak zauważyło. Szkoda, że dopiero teraz, a nie w trakcie przebudowy Warszawy Gdańskiej. Tak to mogę powiedzieć. No, powstały dwie nowe kładki. Kładki nie będę ukrywać, że są potrzebne, chociaż ta od strony wschodniej raczej jest mało wykorzystywana. Ta kładka od strony zachodniej jest wykorzystywana głównie, żeby dojść do centrum handlowego i mieszkańcy z niej korzystają. Mało pasażerów. Natomiast problem jest taki, że można było wcześniej wybudować nowe, szersze przejście podziemne. Te, które teraz tam jest, po prostu je poszerzyć i zrobić do niego więcej wejść i większy. To nie zostało zrealizowane, bo stwierdzono, że kładki obsłużą większość pasażerów, którzy będą chcieli iść do metra. Będą po prostu chcieli pójść górą, zamiast bezpośrednio dołem do metra. No, logika PKP Parka, nie będę w to wchodzić. No, ale zobaczyli, że chyba jednak pasażerowie nie lubią chodzić na okrągło. Właściwie nawet nie to, że nie lubią, tylko tego nie będą robić. Po prostu pójdą najkrótszą drogą. A że są problemy jak na łączniku w M1, M2 na Świętokrzyskiej, no to trzeba coś z tym zrobić. Tutaj jest o wiele prościej niż w metrze, bo część się znajduje na powierzchni i jest po prostu miejsce. Na Świętokrzyskiej miejsca nie ma. Natomiast co ważne jest, to powstaną tutaj nowe udogodnienia. W następnym roku. Będzie nowe drugie przejście podziemne. W 2024 i 2025 będzie powstawać, kiedy się zakończą prace zasadnicze na Warszawie Zachodniej. W ten sposób po prostu był mniejszy ruch. Wtedy będą trwać prace przy przebudowie Warszawy Wschodniej. Nie będzie aż tak dużego natężenia ruchu na tej stacji. No i oczywiście Gdańska będzie poszerzona i rozbudowana o przyszłą przebudowę średnicy, bo wtedy wszystkie pociągi będą jechać przez Gdańską. Innej drogi nie będzie. Jeszcze raz może to powiem. Jak zostanie zamknięta warszawska średnica kolejowa, wszystkie pociągi, jeżeli będą chciały przejechać przez Warszawę, będą musiały jechać przez Warszawę Gdańską. Przez ten mały most przy Cytadeli, na którym są tylko i wyłącznie dwa tory. No, będzie Armagedon, to chyba wszyscy wiemy. Oczywiście nie przez cały czas przebudowy będzie wszystko zamknięte, ale wątpię, żeby długo im się udało utrzymać ruch chociaż po jednej parze torów. Natomiast co jest ważne, no to będzie tutaj nowe przejście podziemne i nowy peron piąty. Nowy peron piąty ma jeszcze do końca tego roku powstać. W ciągu 2 miesięcy ma zostać ogłoszony przetarg na budowę i będzie później wybudowany przez 4 miesiące, no i już będzie funkcjonować. On będzie się znajdować po tej stronie, przy torze krawędziowym, po stronie północnej, przy najdalszym torze i to będzie peron jednokrawędziowy. Co ważne, no, dojść do niego teraz będzie dosyć ograniczone, bo będzie wyjście z przejścia podziemnego przejściem dla pieszych. Docelowo ma mieć wejście od nowego przejścia podziemnego. Co do wejścia na stare przejście podziemne, tego nic nie wiemy, raczej wątpię, bo tu miejsca nie ma zbytnio. Co ważne, gdzie będzie nowe przejście podziemne? A to ciekawe. No, metro jest tutaj, tak? Tu widać dokładnie, metro się znajduje w tym miejscu. Tu jest przejście podziemne, a nowe przejście podziemne ma znajdować się za aktualnymi daszkami, wiatami, które się znajdują na peronach. Jak widzicie, po stronie zachodniej. Jak widzicie, tu się kończą wiaty. Tylko problem jest taki, że w tym miejscu jest kładka i co, nie wyburzą tą kładkę na rzecz budowy przejścia podziemnego. Ja mimo wszystko wydaje, że przejście podziemne nowe powstanie albo w tym miejscu, albo w tym miejscu. Nie wiem dokładnie, chyba że wyburzą jedną wiatę i wtedy powstanie gdzieś tutaj. Ważne jest to, że będzie mimo wszystko daleko od tej strony, chyba że pociągi się zatrzymać na samym środku, to wtedy pasażerowie będą korzystać z jednej i z drugiej strony. No, zobaczymy, jak im to wyjdzie. A i co ważne, nowy peron, który tutaj powstanie, peron piąty, będzie długi, odpowiadając na pytanie czemu, bo tu jest wejście na peron pierwszy, który nie powstało od dawna, nie został odbudowany. Czemu peron pierwszy nie wróci? PKP stwierdziło, że nie ma sensu tego odbudowywać, ponieważ, no i tu się po części zgadzam, ten peron pierwszy nie jest przelotowy, więc to jest dla nich duże utrudnienie,
A po drugie, wjazd na Paryna pierwszy z układem torowym, który aktualnie jest wybudowany na Warszawie Gdańskiej, jest tak zrobione, że po prostu musiałoby to wjeżdżać przez peron drugi w tym miejscu, przez po tym torze wszystkie pociągi by wjeżdżały na peron pierwszy. I to byłby peron krańcowy. Od strony Warszawy Wschodniej pociągi mogłyby tylko wjeżdżać od strony wschodniej. Byłoby to potrzebne, gdyby została zamknięta całkowicie wschodnia, co raczej wątpię, żeby się wydarzyło, nawet w trakcie przebudowy wschodniej. No i tak to będzie wyglądać. Co ważne, to odpowiadając na pytania, czemu nie dało się tego zrobić wszystkiego ładnie, pięknie teraz, ostatnio jak to było przebudowane, PKP tłumaczy, że no, nie chcieli tego ponownie skopiować, bo by utracili pieniądze ze środków Unii Europejskiej, więc jak widzicie, wszystko łączy się w jedną całość. Tak jak już to mówiłem wcześniej, albo wszystko dobrze, ładnie ze środków Unii Europejskiej, albo później tego nikt nie duszy, bo po prostu nikt nie będzie chciał stracić tych środków. Dlatego nikt nagle nie zwęził ulicy Kondratowicza nad budową metra, ani tego nie zmienił jeszcze w trakcie budowy, bo projektów się przy środku dofinansowania z Unii nie zmienia. Tymczasem na spokojnie, cały odcinek metra na Karolinie nie ma dofinansowania z Unii Europejskiej, więc na spokojnie można tam zmienić, dobudować nowe wejścia, no, tylko miasto nie ma pieniędzy na razie na to. Natomiast wracając do tematów kolejowych, PKP jeszcze nie tylko i wyłącznie robi nowy peron, ale również średnica wymaga już aktualnie swojej uwagi. To znaczy, remont jest aktualnie dobrany wiaduktu na Solcu. Przejazd jest w tym miejscu, jak widzicie, całkowicie niedostępny. I oczywiście, jak zawsze, jest od dnia, nie wiadomo do kiedy. Będzie to trwać przez najbliższe kilka tygodni. Następnie to wróci. Czemu to jest zrobione teraz, a nie w trakcie przebudowy średnicy? Wiadukt był w tak złym stanie, że trzeba było to zrobić teraz, bo mogłoby się sypać na pojazdy jeżdżące w tym miejscu. To oczywiście jest całkowicie niebezpieczne i niemożliwe do zrealizowania. Trzeba było to zabezpieczyć. Dlatego tak to jest robione. Docelowo ten wiadukt podczas przebudowy średnicy ma zostać całkowicie wyburzony i postawiony od nowa i w tym miejscu też będzie niedaleko nowy przystanek kolejowy Powiśle, z tego co pamiętam, albo Solec, chyba Solec raczej. Natomiast on będzie jakoś połączony z tym wiaduktem, więc no zobaczymy. Tak, przebudowa średnicy to jest dalekie plany. Tylko zastanawiam się, jak oni chcą tutaj utrzymać tych pociągów i chcą ten wiadukt stare wyburzyć, to jak oni to zrobią. Jeżeli on już teraz jest w złym stanie, to jak oni to chcą... No, dobra, nie róbmy tych zagłostek. Ostatni temat PKP. CMK, czyli Centralna Magistrala Kolejowa. Jak ktoś z Was nie wie, to Warszawa-Gdańsk łączy. Warszawa-Kraków to łączy. No, aktualnie już do 200 na godzinę można tam jeździć, ale aktualnie, już teraz już nie. 160 km na godzinę to maksymalna prędkość podczas przebudowy. Przebudowy urządzeń sterowane ruchem. Aktualnie będzie trzeba jeździć na starych urządzeniach, już wysłużonych, ponieważ trzeba robić aktualizację na nowy system, a żeby zrobić aktualizację na nowy system, trzeba wyłączyć ten, co teraz działa, do który pozwala na 200 na godzinę. Czemu potrzeba zrobić nowy? Bo no, po nowym systemie będzie można jeździć nawet 250 na godzinę. Więc jak widzicie, jak się coś zaprojektuje, żeby można było jeździć szybko, to może i będzie, ale później wymiana całego sterowania ruchem urządzeń no jest problematyczna. Dobrze i tak, że na razie nic nie mówimy o tym ograniczeniach torowych w tym miejscu, ale i tak ograniczenie na tak ważnym odcinku kolejowym jest dużym utrudnieniem. No do Krakowa będzie się jeździć dłużej, szkoda, bo było szybko teraz. Ciekawostek, hybryda aktualnie jeździ po warszawskich drogach. Można się nam przejechać, jakby ktoś Was był zainteresowany. Najczęściej na linii 117 jeździ. Następnie ciekawostka, Warszawa dopłaca najwięcej do warszawskiego transportu publicznego. Nie, może Was to zdziwi, ale warszawski transport publiczny się nie utrzymuje z biletów. Nawet sama obsługa i funkcjonowanie transportu się z tego nie obsługuje. Nie mówię oczywiście o inwestycjach, bo to jest zupełnie inny temat. Także mniej więcej 1000 zł na jednego pasażera kosztuje utrzymanie jeszcze dodatkowo warszawski ratusz, taka ciekawostka. A i to jest najwięcej w całej Polsce, Warszawa dopłaca. Gdańsk dopłaca raptem 759 zł, więc trochę mniej. A Poznań 679. Natomiast kolejna informacja to jest a propos utrudnień. Jakie linie autobusowe będą jeździć teraz w najbliższym czasie i już jeżdżą wedle nowej granicy ruchu, czyli na trasie zmienionej? No to po pierwsze na Gagarina przez te objazdy 116, 131, 166, 167, 168, 180, 501, 503, 519, 522, N31 i N81 jeżdżą trochę inaczej. Następnie linia 181 również jeździ inaczej. I na koniec ciekawostka kolejowa ZTM-owa. Na rok została podpisana ostatnia umowa na wzajemne oferowanie biletów od Dobowego wzwyż w Warszawie
Jeżeli ktoś z Was nie wie, jest z Warszawy, to mam powiem ciekawostkę. W Warszawie mamy wzajemne handlowanie biletów z ZTM-u. Czyli, jeżeli macie bilet dobowy, 3-dniowy lub dłuższy, nie, 30-dniowy, 90-dniowy, czy jeszcze dłuższe okresowe bilety, to możecie jeździć bezproblemowo w pociągach warszawskiej kolei dojazdowej i kolejach mazowieckich wedle drugiej strefy. Znaczy drugiej i pierwszej strefy w zależności od tego, jaką macie strefę na swoim bilecie. To jest oczywiście duże udogodnienie, bardzo dużo warszawiaków z tego korzysta i nie tylko warszawiaków, również innych pasażerów. No i jest to coś, co powinno być we wszystkich miastach według mnie. Wspólny bilet to jest coś, co łączy faktycznie miasto i cały transport publiczny w ten sposób, aby łączył się w transport publiczny, a nie w to, że musisz zastanawiać się, jaki bilet kupić tu, ile biletów musisz mieć, karty miejskie, no i po prostu w skrócie to jest zbyt dużo zagwozdka, że dla przeciętnego człowieka, żeby zastanawiać się, jakie bilety kupować na jaki pociąg, a później jeszcze zastanawiać się, jak tutaj dojechać i to wszystko skomunikować. W ten sposób cały system działa jak jeden dobry system. Natomiast no oczywiście to też oznacza utrudnienia, jeżeli chodzi o samego zarządcę transportu, że trzeba ten system utrzymywać. No i aktualnie umowa się kończy w tym miesiącu, do końca lipca muszą podpisać umowę, aby nie było tak nagle, że za koleje mazowieckie trzeba płacić ekstra. Nie będę nic mówić, bo ja bym za to bardzo dużo stracił, jeżeli tak by nie było. Musiałbym płacić za koleje mazowieckie najprawdopodobniej, żeby dojeżdżać w różne miejsca. A tego oczywiście nie chcę, bo na przykład jak jeżdżę do Legionowa, to wiadomo, że jeżdżę tym, co podjedzie, a nie czekam na SKM-kę. Więc miejmy nadzieję, że się dogadają i że to nie będzie aż tak drogo i zobaczymy też na jak długi czas. Na razie ostatnio było to na rok. Zobaczymy, jak będzie to teraz wyglądać. Kolejne informacje to remont ulicy Poddarzyńskiego. Aktualnie trwa i przez to właśnie jedna linia autobusowa jeździ na krągło. To właśnie w tym miejscu się znajduje na Bielanach. Następnie remont ulicy Nocznickiego, Nawierzchnia. Będzie to robione w dwóch etapach. Macie etapy podzielone kolorkami. No i to też się już właśnie teraz dzieje. No i kolejny remont to właściwie przebudowa ulicy Ordona. O tym będziecie mieli specjalny film. Jakby ktoś z Was się zastanawiał, czy byłem na konferencji, to macie jednoznaczną odpowiedź w tym miejscu. Natomiast wracając do meritum, film o Ordona będzie niedługo. Najważniejsze jest to, że ta przebudowa nie będzie duża. Będzie tylko i wyłącznie taka, że na teraz docelowa przebudowa będzie podczas budowy tramwaju, o którym na razie nikt nie wie, będzie, kiedy będzie budowane. Tramwaju, jak ktoś z Was nie wie, to chodzi o to, że na Odolanach ma pojawić się i nowa zajezdnia tramwajowa, która ma powstać po 2050 roku. I nowa trasa tramwajowa, która ma się połączyć właśnie z odnogą z Warszawy Zachodniej. Ta trasa tramwajowa miała już mniej więcej koncepcję, jak będzie wyglądać, ale ostatecznie trzeba było wszystko rzucić i spalić w pień, bo się pojawił jakiś kolektor po drodze i na razie czekamy na to, co tramwaje do końca roku wymyślą z tą trasą tramwajową, jak to będzie poprowadzone na nowo. I też nie ma zagospodarowania terenu dla tej przestrzeni, więc nie wiem, czy ten tramwaj dokładnie jeszcze pojedzie. Także w skrócie tramwaj na Odolanach kiedyś tak, a kiedy to nie wiem, na pewno nie w tej dekadzie się tam nie pojawi. To mogę Wam na pewno powiedzieć. Nawet jakby były środki z Unii Europejskiej, tego nie zrobię, bo po prostu jeżeli nie ma terenu z planu zagospodarowania przestrzennego, to tramwaje się tam nie pojawią nagle. Jakby nie można pominąć tego elementu. Więc niestety tego się nie przeskoczy, niezależnie jak duży by miało się portfel. Także tak, nowa Odolana będzie wyglądać w następujący sposób. Dużo się nie zmieni. Znaczy będzie mniej miejsc parkingowych, ale poza tym się dużo nie zmieni. Będzie pas dzielący o szerokości 18 metrów, bo konserwatory zabytków tutaj dbało o to, żeby ulica mniej więcej wyglądała tak samo jak wygląda, ale pozwoli na drzewka. No to już jest trochę teren miejski, ale cały czas przemysłowy. I dlatego, że to jest przemysłowe, będzie na całym odcinku wylany asfalt na starym bruku w tym miejscu, na starym kamieniu, który w tym miejscu się znajduje, tak aby po prostu pojazdy nie niszczyły go, towarowe i ciężarowe, które w tym miejscu jeżdżą. No i ścieżka rowerowa, znaczy pas rowerowy po jednym, w jednym i w drugim kierunku będzie i miejsca równoległe tutaj będą się znajdować. Chodnik z jednej strony 2 metry wąski, z drugiej strony 6 metrów szeroki, więc no tak to będzie wyglądać. Pas dzielący nie będzie mieć chodników z tego co zauważyłem na wizualizacjach i najważniejsze chyba co trzeba powiedzieć to jest to, że pas dzielący jest tak zrobiony, żeby wszystkie drzewa można było na spokojnie później przesadzić podczas budowy trasy tramwajowej, która może w tym miejscu powstać. A pas dzielący należy jest tak zrobiony, że po prostu
No będzie, tak? Bez chodników, bez niczego. To po prostu będzie pas dzielący z zieleniną. Nie będzie nawet tak do niego zbytnio wejść. Także, a tak to aktualnie wygląda, no dosyć kiepsko. Na koniec przypominam wam, że ustawa na temat zakazu fotografowania transportu w Polsce jest aktualnie, czeka przed prezydentem RP i marszałkiem i całym senatem. Jeszcze nie została przez nich uchwalona i miejmy nadzieję, że gdzieś tam ta ustawa zginie. O tym za chwilę jeszcze powiem coś więcej. Każdy materiał mniejsza z tym da omówić mniej więcej na jakiej ścieżce legislacyjnej to jest. Tymczasem, ostatnia informacja to jest z 11 lipca, zostało to właśnie przekazane. Natomiast ostatnia informacja, no to tak, sondaże mniejsza z tym i quizy. Pierwszy sondaż, sobie przejdziemy, trochę cofniemy się. O, proszę bardzo. Czy jesteś za zakazem zakazu fotografowania kolei i lotnisk? Na 1200 głosów większość z was, 82%, stwierdziło, że nie. Większość z was nie chce tego zakazu. I dziękuję bardzo, bo te 82% z was chce, żebym po prostu kontynuował swoją pracę. 11% z was zagłosowało, że powinien zakończyć nagrywać wszystkie filmy, bo jestem jednym wielkim rosyjskim szpiegiem. No cóż, jeżeli tak twierdzicie, to może chcecie mi coś przydać na konto. Jeżeli jestem rosyjskim szpiegiem i pewnie jakieś dodatkowe pieniądze dostaję za to, bo pewnie tak jest. Ja żadnych dodatkowych pieniędzy nie widziałem, poza tym, że od YouTube'a dostaję jakieś tam małe pieniądze za reklamy. Natomiast, no co ja mogę poradzić? No? Ja tylko nagrywam i pokazuję wam, jak powstają inwestycje w Polsce. A to, czy to jest zagrożenie dla Polski, już nie mnie oceniać. Możecie sobie sami oceniać, czy nagrywanie tego, jak powstaje Warszawa Zachodnia, to jest zagrożenie dla całej Polski. No, było dużo komentarzy, tak akurat jestem na YouTubie, jest 120 łapek w górę, natomiast na Facebooku moim, gdzie był post sponsorowany, ponad 400 reakcji, chyba ponad 300 komentarzy, duże dyskusje polityczne, nawet wtedy wchodziłem, na wszystkie komentarze odpowiadałem, starałem się w tym momencie, już się wyłączyłem, bo już nie byłem w stanie rozmawiać z tymi osobami. Natomiast jak długo mogłem, tak opowiadałem. No, powiem tak, wracając do tego zakazu, nie będę o tym mówić przez najbliższe filmy, nie będę wracać do tego zbytnio tematu, będę tylko przypominać wam, że cały czas to wchodzi. Zobaczymy, jak to będzie. To jest, wprowadza oczywiście, największy problem jest to, że wprowadza ten przepis nowy sposób ograniczenia nam wolności w postaci tego, że po prostu się pojawi tabliczka. I ta tabliczka jest bardzo niedoprecyzowana, gdzie tą tabliczkę można postawić. Na infrastrukturę rzeczy krytycznej, a według prawa infrastrukturą krytyczną jest cały transport w Polsce. Więc może to być zajezdnia tramwajowa, może to być zajezdnia autobusowa, może to być linia kolejowa. W ten sposób. Nie mamy też informacji, czy to może być postawione na terenach publicznych, czy nie. Jest bardzo dużo ich niewiadomych, bo sama ustawa, sam element tego znajduje się, jest krótszy niż jedna strona A4. Więc w dużym skrócie jest to bardzo mało informacji o bardzo dużym elemencie zakazu, który właściwie de facto po prostu wprowadza więcej problemów niż rozwiązuje problemów i wprowadza większe zatrucie społeczeństwa niż faktycznie bezpieczeństwo, które mogłoby wprowadzić. Co ważne, to jest to, że będzie wprowadzona nowość w polskim prawie. Każda tabliczka, która będzie wyglądać zgodnie z odpowiednim wzorem, z napisem zakaz fotografowania, będzie miała prawne podstawę do wrzucenia nas albo do aresztu na 30 dni, albo trzeba będzie zapłacić grzywnę. 30 dni z możliwością wydłużenia na 25 lat przez sąd, tak tego jeszcze dopomnę. Natomiast co jest ważne, no to nie do takiej Polski się przyzwyczaiłem, żebyśmy mieli po prostu tabliczki zakaz fotografowania i za to moglibyśmy pójść po prostu do więzienia. Aktualnie tabliczki zakaz fotografowania nie mają żadnej racji bytu, one nic nie znaczą, to też tak nie powinno wyglądać. Po prostu tych tabliczek według mnie nie powinno być, a infrastruktura krytyczna, taka jak na przykład wojska, powinny być całkowicie w inny sposób objęte zakazem fotografowania. Bo ja tutaj od razu wprost mówię, ja nie jestem za tym, żeby można było fotografować kolumny wojskowe jadące z czołgami, samoloty wojskowe lecące na Ukrainę, czy cokolwiek innego. Ja doskonale wiem, gdzie to jest i jak to lata, bo po prostu to widzę, jak na przykład lata nad moim domem. Natomiast nie robię im zdjęcia, nie opubliczniam tego w mediach i w ten sposób nie będę też tego pokazywać, bo nie na tym polega to, co realizuję. Ja wam pokazuję po prostu, jak rozwija się Polska, a nie w jaki sposób pomagamy Ukrainie, gdzie teraz jest wojna. Więc trzeba rozróżnić te dwie części. A nowa ustawa, po pierwsze, nie jest tymczasowa, bo nigdzie tego nie ma w zapisane w ustawie,
A po drugie, nie dotyczy tylko łącznie infrastruktury krytycznej ze względu na wojskowych czy na obronność Polski, tylko na całą infrastrukturę, która jest aktualnie transportowa w Polsce. Każdy zarządca w teorii, jeżeli odpowiednie pismo wystosunkuje i odpowiednio je uzasadni, będzie mógł wnioskować o taką tabliczkę. Na przykład tramwaje warszawskie mogłyby zakazać fotografowania całej swojej infrastruktury i wszystkich swoich zajezdni. Czy w ten sposób chcemy to wszystko widzieć? No, chyba nie. Ale dobra, o tym już ostatnio mniejsza z tym mówiłem przez 10 minut, więc teraz nie będę tego wracać. Lecimy dalej. Quizy mniejsza z tym, no to tak, mamy ile jest aktualnie używanych krańcy, czyli pętli tramwajowych w Warszawie na stan... A, no tego nie mam napisane, na który stan. Na dłużej niż 40 dni. Większość z Was zaznaczyło dobrze, bo 25 pętli jest aktualnie w ten sposób wykorzystywanych na stan 27 czerwca, bo wtedy ten quiz robiłem, no i 57% Was dobrze zaznaczyło, więc cieszy mnie to bardzo. Następnie, czy, było kolejne pytanie a propos zakazu fotografowania, czy wziąłbyś udział w proteście w Warszawie przeciwko zakazowi fotografowania kolei i lotnisk w Polsce? Na prawie 1000 głosów większość z Was zaznaczyło, że nie jest zainteresowanych, ale trzeba do tego dodać, znaczy no ogólnie większość z Was nie jest zainteresowanych tym protestem w Polsce, znaczy tym protestem w Warszawie, bo większość z Was zaznaczyło nie, natomiast łącznie osoby, które byłyby zainteresowane tym protestem, to jest Was 42%. Czyli tak mniej, natomiast 10% Was zaznaczyło, że nie jestem zainteresowany w Warszawie, nie będę specjalnie tutaj dojeżdżać, a 32% z Was i tak by przyjechało, czyli mniej więcej 320 osób na takim proteście by się pojawiło. To zawsze jest już trochę osób, a tylko łącznie tutaj mówimy o osobach, które mnie widzą na YouTubie, osób, które są na Facebooku i w całej Polsce miłośników kolejnictwa, spotterów lotniskowych jest na pewno dużo więcej, więc to jest inny element. Ja takiego protestu na razie odpowiadając na Wasze pytanie nie będę robić. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Zobaczymy, co mi PKP odpowie oficjalnie na kolejne moje pismo. Na razie z pierwszego pisma dostałem informację, że będą stosować się do nowego prawa. W skrócie odpowiedzieli, że idź pan, nie będę ci nic odpowiadać. Więc najprawdopodobniej nie wiemy nic. To jest tak w dużym uproszczeniu. PKP na razie po prostu nie komentuje sprawy, tylko łącznie będzie przystosować się do aktualnych przepisów, więc w sumie będzie robić to, co powinno robić. Także tak to wygląda. Na koniec ciekawostka i o czym możecie już zapamiętać sobie do końca wakacji. Ja mniej więcej co tydzień będę was jeszcze informować w postach przed weekendem. Będę jeździć na warszawskiej linii tramwajowej T. W zależności od tego, na jaką brygadę się zapiszę, to będę na jednym lub drugiej, w sobotę lub niedzielę. Będę jeździć na TC. Ja teraz tam jestem jako konduktor, jeżdżę, ostatnio się szkoliłem, teraz już jeżdżę normalnie. Jestem od ponad roku w Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej i w ten sposób będziecie mogli mnie spotykać. Czasami jeśli mnie pytacie w komentarzach, żeby zrobić jakieś spotkanie czy innego rodzaju wydarzenie, ja takich rzeczy na razie nie zamierzam organizować, ale jeżeli chcecie się ze mną spotkać, porozmawiać i tak dalej, to zapraszam właśnie zawsze na pętli, jak jestem na placu Narutowicza, tam mamy ponad pół godziny te przerwy zazwyczaj, to można ze mną się spotkać, pogadać i porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie czy przybić piątkę, jeżeli ktoś chce. Także jak coś, zazwyczaj w weekendy będę się tam pojawiać, telefon mi tu właśnie pada i będziecie mogli mnie spotkać. Już teraz trochę z Was było, widziałem Was, jakieś 5 czy 7 osób się pojawiło. Dzisiaj jeszcze na Dolanach i Flatałem też widziałem jedną osobę, która mi machała i później jeszcze widziałem, że parę osób pisało przez tą moją wspaniałego keyboarda. Widzieliście, że jechałem tramwajem, nawet jak nie widzieliście, że jechałem tramwajem i nawet ze mną rozmawialiście, nie widzieliście, że to jestem ja. To było dosyć ciekawe przeżycie. No, dziękuję Wam bardzo za to, że z Was tutaj jest coraz więcej. Aktualnie Was już tutaj subskrybuje mój kanał ponad 11993 osoby. No, blisko jesteśmy do tych 12 tysięcy, to pewnie kwestia kilku dni. No ale co ja mogę dużo powiedzieć. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No dzisiejszym mniejsza z tym nie zadawał tak późno, bo po prostu jeździłem tramwajem na TEC-ce przez cały weekend i nie miałem czasu nagrać tego mniejsza z tym. Ja sam nie przyjeżdżam już do domu, żeby szybciej to obsłużyć, te tramwaje. No i jest jak jest. Natomiast jutro, albo dla Was dzisiaj, pewnie jak już to oglądacie, planuję, żeby się pojawił ten film z Warszawy Zachodniej, to do Wisku. I kolejnego dnia film temat tramwaj do Wilanowa. No i kolejne filmy też się będą pojawiać, całkiem ciekawych, dużo filmów. I najprawdopodobniej w czwartek będę we Wrocławiu, bo to miałem tam pojechać w ramach Okiem na Wiznosza, więc w końcu to muszę zrealizować. I oczywiście S7 też w tym miesiącu jeszcze
nagram. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!